To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... W cyklu Jutro Nauczy zastanawiamy się, czy lepszym nauczycielem będzie robot, czy nauczyciel, którego nie ma. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Witam Państwa w podcaście Jutro Nauczy. Tu Joanna Sosnowska z Gazety Wyborczej, a moim gościem jest Karol Górnowicz, prezes zarządu firmy edtechowej Skriwer. Dzień dobry. Dzień dobry. W Korei Południowej dzieci, zwłaszcza te młodsze, w wieku 3 do 5 lat, uczą się razem z robotami. To przeważnie taka prosta nauka śpiewu albo tańca, ale roboty uczą też tych małych Koreańczyków języka angielskiego. Pamiętam, że jeszcze 10-15 lat temu pomysł, żeby robot uczył dzieci zamiast człowieka w tejże Korei był całkiem atrakcyjny. Czy teraz jeszcze komuś się wydaje, że maszyna może na tym stanowisku zastąpić człowieka? Tak, no niewątpliwie robotyka w edukacji przeżywa swój rozkwit przez ostatnią dekadę, czy nawet patrząc tak w szerszym horyzoncie czasowym, no to dalej się rozkręca i tych zastosowań robotyki jest faktycznie coraz więcej. Takim nowym trendem obok języka angielskiego jest nauczanie chociażby emocji, tak to się mówi z angielskiego, social emotional learning, czyli takie trochę podejście do empatyzowania z robotami i tłumaczenie dzieciom, w sensie jakiego rodzaju emocje w danej chwili wyrażają. Moim zdaniem jest to technologia w służbie człowieka zawsze jest pomocna, ale to jest miecz obosieczny, więc niestety można pójść z tym za daleko. No Korea jest o tyle takim ciekawym przykładem, że z jednej strony uczniowie koreańscy osiągają topowe wyniki w nauce według rankingów PISA, tych takich standardowych umiejętności egzaminacyjnych, a z drugiej strony są najbardziej nieszczęśliwi. Tam odsetek samobójstw nawet wśród dzieci jest na zatrważającym poziomie. Także uważam, że to nie jest przepis, właściwa kombinacja i to nie jest przepis na sukces. W przypadku małych dzieci wydaje mi się, że robotyka tutaj faktycznie może być takim ciekawym urozmaiceniem takiej standardowej zabawy i trochę pokazać tą technologię i otworzyć dzieciom pewnie umysły na to, że można te zabawki personalizować, że można je kodować, że można je przeprojektowywać i tak dalej. No z tym się akurat ja empatyzuję, z takim podejściem do technologii i do personalizacji. Natomiast absolutnie uważam i tutaj podzielam opinię szerokiego grona ekspertów edukacyjnych, nauczyciel, kontakt z człowiekiem jest absolutnie formującym charakter, postawy, zainteresowania na wiele lat i nie da się, i nie widzę tego, żeby w przewidywalnej przyszłości dało się zastąpić człowieka, mentora, ten kontakt ze starszą osobą prowadzącą przez życie jakimś rodzajem technologii, czy to robotyką, czy sztuczną inteligencją. No właśnie, ja nie bez powodu zaczynam od Korei i od robotów, bo zaczyna nam się nowy rok szkolny, a z mediów słyszymy głównie informacje o tym, że w polskich szkołach coraz bardziej dramatycznie brakuje nauczycieli. Słynny stał się już ten przykład dyrektora łódzkiej szkoły, który musi uczyć w szkole 7 przedmiotów różnych ze względu właśnie na braki kadrowe u siebie. Czy technologia jest jakoś w stanie pomóc w takiej sytuacji? No to jest faktycznie jakiś przykład siedmioboju nowoczesnego, ale w jakimś takim mrocznym wydaniu. Natomiast tutaj poważnie rzecz traktując, no niedobór kadry nauczycielskiej jest problemem wieloletnim. Ja osobiście się przyglądam temu systemowo od dobrych kilku lat. I tutaj nie ma niestety jednego złotego rozwiązania panaceum, czy w związku z tym jakiejś jednej regulacji, albo tym bardziej narzędzia, czyli technologii, która mogłaby tę sprawę poprawić. Natomiast ja tutaj widzę jakąś analogię podobną z systemem służby zdrowia. Tutaj również mówi się o tym, że brakuje lekarzy, że lekarze są przepracowani. Z drugiej strony lekarze narzekają na nadmiar pracy biurowej, na jakąś taką pracę papierkową, nazwijmy to, która po prostu nic nie wnosi, a którą muszą wykonywać. W przypadku nauczyciela również tutaj widziałem takie podsumowania badania i też z wywiadów i z moich doświadczeń w rodzinie, nauczyciel około 40-50% spędza na jakichś takich rzeczach, powiedzmy, administracyjno-biurowych. Więc jakby kierunek zwiększania pensum, czyli tego czasu spędzanego też, czy wynagrodzenia spędzanego za pracę, nazwijmy to, przy tablicy tam z uczniem, to jest właściwy kierunek, ale to nie jest jakby wszystko. No w tym momencie wydaje mi się, że technologia może troszeczkę, tutaj podkreślam, pomóc nauczycielom
odnaleźć się w zawodzie, to znaczy zniechęcić ich do odchodzenia z zawodu przez prowadzenie, przez jakiś rozwój zawodowy, przez zapewnianie jakiejś takiej ścieżki awansu i rozwoju kompetencji, przez systematyzowanie trochę tego i też przez odciążanie nauczyciela od prac biurowych, przez automatyzację sprawdzania obecności, czy tam układania jakichś papierów, dokumentów na wycieczki szkolne. No tutaj śladowo technologia jest w stanie po prostu trochę uczynić zawód nauczyciela bardziej przyjemnym i zostawić większe pole do kreatywnej pracy. Automatyzację takiej pracy papierkowej rozumiem, a mógłby pan rozwinąć, co ma pan na myśli przez to, że technologia mogłaby pomagać w rozwoju nauczyciela? O tym się dużo mówi, bo temat niedoboru kadry nauczycielskiej to nie jest temat specyficznie dla Polski. To jest w zasadzie na całym świecie się o tym mówi i na konferencjach edtechowych to jest obok dobrostanu psychicznego uczniów, to jest temat numer 1/2 na ustach wszystkich, czyli jak spowodować, żeby nauczyciele nie odchodzili z zawodu, bo po pandemii chociażby nawet widziałem takie badanie w Finlandii, 60% nauczycieli deklarowało w Finlandii, która jest uznawana za najlepszą edukację na świecie, 60% nauczycieli chce opuścić zawód. Także problem jest światowy i teraz co oni mówią i co w związku z tym my w naszej firmie Skriwer też podchodzimy do tego w ten sposób, że wraz z treściami do prowadzenia zajęć takich zgodnych z podstawą programową, takich standardowych, szkolnych, pokazujemy jak oswoić się, jak nabyć umiejętności związane z obsługą technologii, to znaczy jakiś podstaw robotyki, podstaw projektowania 3D, programowania, jakieś obsługi algorytmów. To są rzeczy może niekoniecznie pilnie potrzebne w zawodzie nauczyciela, ale umiejętności, które rozwijają po prostu nas jako ludzi, rozwijają umysł, otwierają ten umysł na nowe doświadczenia i kto wie, w perspektywie może paru lat, przynajmniej opóźniają tą decyzję nauczyciela o wyjściu ze szkoły. Czyli ta satysfakcja z prowadzenia zajęć może dotyczyć nie tylko zwiększonego zaangażowania, tej interakcji z uczniami, tego, że oni po prostu, że uczniowie rozumieją, co się do nich mówi i są aktywnymi tam współtwórcami zajęć procesu dydaktycznego. To jest to, co właśnie robimy przez te laboratoria, które są współdzielone przez nauczyciela i dzieci, ale również korzystając z tego nauczyciel ma poczucie, że się rozwija jako jednostka, że jest bardziej kompetentna, że jest lepszym pedagogiem, ale też, że ma rozwinięte umiejętności techniczne, które zawsze można wpisać w CV, bo one będą procentowały przez całe życie. W tym sensie można zachęcać nauczycieli do pozostania w zawodzie, bo to jest nadal niezwykle inspirująca praca i mamy wielu pasjonatów, którzy mogą z tego mieć jeszcze dodatkowe korzyści zawodowe. No, tylko z drugiej strony, skoro tylu nauczycieli albo odchodzi z zawodu, albo myśli o tym, żeby odejść z zawodu, to jak zrealizować ten cel stawiany przez ekspertów od edukacji, którzy powtarzają, że kluczem do szkoły przyszłości jest takie indywidualne podejście do ucznia, do jego talentów, możliwości, braków. Jak to pogodzić, gdy tylu nauczycieli po prostu brakuje w zawodzie? No prawda i jakby sytuacja się zmienia na gorsze, znaczy mamy rosnące, pęczniące klasy. Z drugiej strony mamy też pustoszejące mniejsze szkoły na obszarach wiejskich, gdzie tych uczniów jest coraz mniej. Więc jakby ogólna pula uczniów raczej maleje, natomiast liczba nauczycieli dostępnych na ucznia no, też maleje w ogólnej puli. Także sytuacja się demograficznie pogarsza i ja powiem wprost, no tutaj kolokwialnie ujmując, moja mama zawsze nauczycielka tak powtarza, sorry, winę tu, ale no tutaj nie ma złotych środków, to znaczy to jest święty graal w edukacji, czyli personalizacja, ale to jest niemożliwy cel do osiągnięcia w systemie takim publicznym, szkolnym. Po prostu szkoła nie jest tak stworzona, nie jest tak zaprojektowana, żeby cokolwiek indywidualizować. Szkoła jest zaprojektowana odwrotnie, żeby wyrównywać i uśredniać i doprowadzić do jakiegoś raczej średnio niskiego poziomu. Tak działa system publicznej edukacji i on działa tak wszędzie. Po prostu tak został stworzony, takie mamy mechanizmy oceny, takie mamy regulacje, instytucje i magicznie nie zmienimy tego. Personalizacji edukacji można mówić w przypadku jakichś indywidualnych zajęć, w przypadku może jakichś bardzo elitarnych, pojedynczych zajęć w szkołach prywatnych, ale to też jest mrzonka w mojej ocenie w dużej mierze. Natomiast no, kluczowym aspektem tego, żeby sobie personalizować cokolwiek w tej edukacji, to jest to robić sobie samodzielnie, to znaczy rozwijać te umiejętności pozalekcyjnie, stwarzać jakieś mikro poświadczenia, czy to micro credentials,
to są właśnie, to jest też nośny temat w edukacji, czyli jakieś takie mikroumiejętności, które tworzą zbiory, unikalne zbiory, na przykład zawodów, które można wykonywać w przyszłości. Tego rodzaju personalizacji będzie coraz więcej. Technologia w tym na pewno pomaga, bo agreguje dane i pozwala w jakiś sposób prowadzić, powiedzmy, za rękę kolejne decyzje edukacyjne. Tym również ja się żywo interesuję i takie narzędzia analizujemy. Natomiast w perspektywie szkoły publicznej no jest to cel nie do osiągnięcia. No muszę przyznać, że z pana wypowiedzi powiało takim pesymizmem i fatalizmem. Tak, no bo wiele już opracowań o szkole powstało. Ja uważam, że jeżeli COVID, tego pandemia nie pokazały tego, że szkoła nie działa w takim tradycyjnym systemie, to ja nie wiem, na co czekamy, żeby dokonać jakiejś gruntownej reformy tego systemu. Wiele nauczycieli o tym mówi od lat. Trochę był tu głos, że o, nauczyciele narzekają, bo im jest ciężko, każdy ma ciężko w pracy, ergo pewnie za mało zarabiają i dlatego jest im źle. Ale to nie jest prawda, tak, do końca. W sensie kwestie zarobków to jest inny problem, absolutnie. Ale samymi pensjami nie rozwiążemy tego problemu. To po prostu tak praktyka ekonomii nakazuje myśleć o tym. Natomiast no, szkoła powinna zostać zredefiniowana i myślę, że więcej wolności, więcej zaangażowania też uczniów w krytyczne formułowanie tego, w którym kierunku zajęcia powinny pójść, więcej projektów praktycznych, więcej w ogóle działania w społeczności szerzej, wykraczającej poza szkołę, szkolne mury. To jest właściwy kierunek. To są jakieś znamiona personalizacji właśnie, o której mówiliśmy, a nie po prostu jechanie z jednej książki i wkuwanie na pamięć definicji i pojęć. No. To już z samej nazwy nie jest personalizowane i absolutnie nie ma żadnego sensu w dzisiejszym świecie. No właśnie, bo gdybyśmy mogli porozmawiać o tej restrukturyzacji szkoły, o tym, jak ona powinna wyglądać. Trochę porozmawialiśmy o nauczycielach i oboje się zgadzamy co do tego, że nauczyciele są niezbędni i w tej szkole powinni zostać po prostu ludcy, nauczyciele, którzy będą nie tylko przekazywali wiedzę, ale będą też jakimiś wzorami dla dzieci, dla uczniów. A co nie jest niezbędne w szkole? Z czego można byłoby zrezygnować? No, bardzo chciałbym i tutaj też będę powtarzał chociażby wnioski z badań czy z raportów Centrum Edukacji Obywatelskiej, które serdecznie polecam. Świetnie merytoryczne źródło informacji. Jeżeli byśmy chcieli kształtować postawy innowacyjne i chcielibyśmy zasilać gospodarkę w nowy strumień wykwalifikowanych pracowników na każdym szczeblu, no to powinniśmy w pierwszej kolejności zrezygnować z przeładowanej podstawy programowej i z celów szczegółowych. Czyli jak to się mówi, tutaj jest już taki frazes ukuty, odchudzić podstawę programową, jak to mówią nauczyciele. Więcej takiej indywidualnej wolności dla nauczyciela w zakresie tego, jakiego rodzaju zajęcia może prowadzić. Sporo tutaj tej swobody nauczyciele posiadają, ale nie powinniśmy w żaden sposób ideologizować i ograniczać tego. Powinna być pełna, czysta demokracja w najczystszej postaci. Na tym polega nauka w samej swojej idei. No i wydaje mi się, że też śmiało powinniśmy zrezygnować z roli nauczyciela jako takiego modelu jeden do wielu. Czyli tak, zgadzam się, nauczyciele są niezbędni, ale nauczyciel nie powinien być postrzegany jako źródło informacji, jako wiedza, jako tutaj źródło prawdy objawionej, które zawsze mówi, jak jest. Nie, jakby szkoła powinna pobudzać chęć debatowania, dociekania, prowadzenia jakiegoś dialogu, krytyki, pokazania, a co się nie udało na przykład z historii, jakiego rodzaju wynalazki się nie powiodły, jakiego rodzaju idee jeszcze nie są, powiedzmy, w mainstreamie, a są rozważane, są przedmiotem żywych dyskusji. Jednym słowem, trzeba wychodzić daleko poza program, patrzeć na kontekst tego świata obecnego i zapomnieć o szerokim po prostu wykorzystywaniu jednego źródła wiedzy, jakiegoś jednego podręcznika, podręczników, a tym bardziej nauczyciela, który ma zawsze mieć gotową odpowiedź na pytanie. Rola nauczyciela się powinna zmienić w kierunku raczej mentora, który gdzieś tam moderuje tą dyskusję w klasie. Czyli nauczyciel raczej jako taki przewodnik, a nie taki transmitter wiedzy, tak? Który na pasie po prostu przekazuje i wtłacza do głów otwartych lub nie. No dobrze, to wasza firma Skriwer wyposaża szkoły w pracownię druku 3D, roboty, oprogramowanie. Kogo jest najtrudniej przekonać do waszych rozwiązań? Dyrektorów, nauczycieli, a może rodziców? To
To ja może trochę obrócę odpowiedź, czy powiem, najprościej nam jest przekonać dzieci i rodziców. Zdecydowanie. To znaczy, jeżeli mieliśmy okazję zaprezentować nasze klocki, czy tam roboty właśnie, czy parze działające jeszcze z drukarkami 3D, które pozwalają te elementy drukować robotów, projektować w 3D, no to jest jakby, jak to mówią młodzi, to totalny odjazd. No, widać, że dzieci są w stanie, nawet takie te, które mają problem ze skupieniem się, bo to na to zwracali uwagę rodzice, są w stanie się skupić i przez godzinę ponad, tak jak w czasie prowadzonych zajęć, w pełni takim głębokim skupieniu, głębokiej pracy usiąść i budować rzeczy, które no nawet nie były w stanie tworzyć przez jakieś tam znane inne rozwiązania. Więc dla nas to jest budujące, że widzimy w tym duży potencjał zainteresowania i czegoś, co dłużej zostanie z dziećmi. Natomiast zawsze historycznie ciężko było przekonać dyrektorów, nauczycieli do zmian, aczkolwiek ostatnimi czasy, znaczy po pandemii, po takim pierwszym szoku, który nastąpił w szkołach, widać, że jest bardzo duża gotowość i bardzo duża akceptacja do wprowadzania innowacji w szkołach, do zmiany modelu pracy z uczniami, do wprowadzania technologii. Od wielu lat wprowadzały się różne technologie i z raczej mizernym skutkiem. My po prostu robimy to w ten sposób, że stawiamy przede wszystkim na szkolenie, na rozwój właśnie kompetencji nauczycieli, na pokazanie jakichś takich metod pracy nowoczesnych z uczniami, na odciążanie pracy nauczyciela przez angażowanie dzieci i nadawanie jeszcze gotowych, maksymalnie gotowych, prostych treści, zajęć, prezentacji, no wszystko to, żeby uczynić pracę jeszcze prostszą, automatyczną, a jednocześnie zainspirować nauczycieli, żeby poszli krok dalej, żeby byli innowatorami i żeby w oczach dzieci po prostu inspirowali ich, no w takim stylu, jak idea pewnie zawodu nauczyciela wyrosła, czyli żeby być takim oczkiem w głowie dla dzieci, ale nie być po prostu tym jednym źródłem informacji. To już nie te czasy, absolutnie. Czyli de facto pandemia pomogła zarówno wam, waszej firmie, jak i w takim procesie cyfryzacji szkoły, tak? Przełamała te lęki polskiej szkoły przed cyfryzacją. Oj tak, to znaczy, no to był twardy reset. To znaczy, z dnia na dzień w zasadzie nauczyciele musieli się przerzucić na edukację zdalną. Niestety, co też pokazały liczne opracowania, ankiety z nauczycielami i z uczniami, no zdalne nauczanie nie zdało egzaminu. Strach przed powrotem do szkoły był na rekordowo wysokim poziomie, nawet wśród tych licealistów, wśród starszych, wśród młodzieży. Poziom jakby pewności nauczycieli w opanowaniu tych narzędzi też pozostało wiele do życzenia. Także pandemia pokazała, że no technologia jest nieodłączna i że dobrze wykorzystana może przynieść skutki, o którym nie byli w stanie sobie wyobrazić nauczyciele. Jest to narzędzie włączające uczniów i pozwalające na naukę w dogodniejszy, taki bardziej właśnie spersonalizowany sposób, ale bez odpowiedniego zaplecza materiałów i bez odpowiednich szkoleń tego właśnie całego systemu, systemowego rozwoju i kompetencji, to znaczy nauczycieli, i bez trochę zmiany myślenia o tym, co szkoła powinna uczyć, jeśli chodzi o treści modelowe, o sposób oceny, no to jeszcze jest daleka droga przed nami. Ale fakt, że jest taki, że branża nasza przeżywa duży rozkwit w Polsce, w Europie, pojawiały się rekordowe fundusze właśnie idące na odbudowę, jak to się mówi, fundusze odbudowy, tak, ale one idą na infrastrukturę szkolną, na rozwój kompetencji uczniów, nauczycieli, na cyfryzację szeroko pojętą. Także w tym momencie widać, że jest duża determinacja, żeby te środki spożytkować dobrze. No a my jesteśmy zawsze skupieni na tym, żeby dowieść jakiejś liczbowej efektywności stojącej za wykorzystaniem naszych narzędzi, żeby tych nauczycieli przede wszystkim upodmiotowić, a nie traktować ich jako zasób ludzki, który musi wykonywać określoną pracę. Ostatnie pytanie, bo tak się zastanawiam, czy są gdzieś takie granice cyfryzacji szkoły, albo inaczej, czy są granice sensu cyfryzacji szkoły, bo skoro jednym z minusów tej zdalnej edukacji podczas pandemii był brak kontaktu dzieci z dziećmi, dzieci z rówieśnikami, to czy powinniśmy myśleć o przenoszeniu szkół do metaversum albo do wirtualnej rzeczywistości? Bo może wystarczyłoby tylko przenosić uczniów do VR-u, tej wirtualnej rzeczywistości, tylko na takie niektóre bardziej widowiskowe lekcje, a reszta powinna się odbywać tak stacjonarnie i analogowo i tradycyjnie. Ja podzielam tą hipotezę. Ja myślę, że w duchu starego prawidła, co za dużo, to niezdrowo, w przypadku metaversum i VR-u my jeszcze nie mamy przekonujących jakichś obserwacji,
mierzalnych tego, jak to wpływa na dobrostan, na psychikę dzieci. Ja myślę, że w tych technologiach kryje się olbrzymia szansa właśnie włączenia dzieci, które w inny sposób nie byłyby aktywne z jakichś różnych powodów, przez niepełnosprawności nie są w stanie uczestniczyć w tym naszym doczesnym świecie, ale jest to pewnego rodzaju eskapizm, jakaś taka ucieczka od problemów codzienności. No i w swojej formie raczej powinna podlegać twardej ocenie i diagnozie problemu. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby dzieci chodziły do szkoły, szczególnie te młodsze dzieci, żeby, wracając do pierwszego pytania, jak najmniej czasu spędzały z robotem, jak najwięcej w szkole z rówieśnikami i uczniem, a z robotami indywidualnie w domu, jeżeli jakby to jest droga do celu, czyli human first, a technologia po prostu gdzieś tam w tle, później po godzinach. Sam metaverse no, jest obszarem, który też analizuję, bo w pewnym sensie dotyka też naszej społeczności edukacyjnej. Aczkolwiek ja bym tutaj był raczej ostrożny, jakby z krytyką myślał o tym, jakiej nowej technologii my naprawdę potrzebujemy, żeby zmienić jakościowo tą edukację. Powinniśmy raczej zastanowić się, jak wycisnąć jak najwięcej z tego, co już mamy i jak przede wszystkim tutaj włączyć lepiej nauczycieli w ten świat i jak trochę zredefiniować ich zawód i jak im pomóc w realizacji tej pracy, a nie jaką tutaj technologią nową zbawimy problemy tego świata. To jest moim zdaniem nierealne założenie. No i to jest bardzo dobra puenta. Pięknie panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Państwa i moim gościem był Karol Górnowicz z firmy Skriwer. Ja nazywam się Joanna Sosnowska. Dziękuję i do usłyszenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.